No i dziś podpisujemy najważniejszy element rewitalizacji i budowy Centrum Edukacji w Grudziądzu, w gminach Wolanta. 53 miliony złotych. To jest kontrakt, który dzisiaj został podpisany. W ramach tego kontraktu zostanie zrewitalizowany, właściwie przywrócony nowym funkcjom, zupełnie nową funkcją ten budynek. A poza tym budujemy nową, zupełnie nowy budynek, w którym będziemy mieli tutaj zorganizowaną całą naszą nową instytucję energii, Muzeum Energii. Panie Marszałku, jeszcze w kilku słowach właśnie jest satysfakcja, że Urząd Marszałkowski będzie miał tutaj taką swoją instytucję, o którą Pan zabiegał i która na razie nie wygląda, ale ma za 2,5 roku wyglądać. Tutaj realizujemy kilka właściwie celów jednym, bo przecież Młyny Wolanta to przepiękna historia, sięgająca jeszcze czasów średniowiecznych, a dziś przywracamy to miejsce mieszkańcom. Bardzo charakterystyczne miejsce dla całej, dla tego środowiska. Próbujemy. Panie Marszałku, wspomniał Pan o kilku celach jednocześnie przy okazji tej inwestycji. Przede wszystkim Centrum Edukacji Innowacyjnej, dedykowane energii. Poza tym rewitalizacja tego kwartału miasta. No i to, co chyba również jest ważne, to włączamy się jako region instytucjonalnie w wojewódzki status Grudziądza. To nie jest tak, że województwo oparte jest o dwa miasta stołeczne, tylko o wszystkie regiony, większe, mniejsze miejscowości, a Grudziądz ma wybitną rolę w tożsamości naszego województwa, współtworzeniu tożsamości naszego regionu. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj będziemy obecni z tak ważną instytucją, jaką są Młyny Energii, a to jest należne. I dlatego bardzo się cieszę, że ta inwestycja właśnie przez nas prowadzona, przez samorząd województwa, będzie tutaj zrealizowana i to już się stanie za 2,5 roku, kiedy spotkamy się tutaj, aby oddać to miejsce do użytku, do nie tylko dzieci, młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Teraz takie centra właśnie innowacyjne mają wpływ na to, jak będzie wyglądała edukacja, jak na poziom tej edukacji, jakby też wdrażanie tej młodzieży w taki świat tych innowacji. Ciekawa sprawa, ponieważ w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w debacie na temat innowacji w samorządzie. No to jest ewidentny element innowacyjności, ponieważ jest poprzez samorząd dedykowany właśnie edukacji, czyli kształtowaniu postaw, ale też nauki wśród najmłodszych naszych mieszkańców, nie tylko Grudziądza, ale przede wszystkim mając na uwadze to, że program dotyczy budowy kilku takich centrum w województwie, tym bardziej należy powiedzieć, że to będzie miało charakter innowacyjny, ponieważ w każdej z tych placówek zlokalizowanej w Inowrocławiu, we Wrocławku i Grudziądzu, kujawsko-pomorska młodzież i dzieci będą uczyły się czegoś nowego, innowacyjnego, nowoczesnych metod zarządzania, produkcji, technologii. I to jest właśnie ciekawe, że nie tylko ta wiedza będzie pobierana z internetu, ale praktycznie, metodycznie, na jakichś warsztatach, za pomocą doskonałych maszyn, urządzeń, dobrych komputerów. To jest właśnie świetne. Szczególnie mnie cieszy fakt, że ten pomysł jakby wykorzystania tego obiektu i zlokalizowania w Grudziądzu powstał wiele, wiele lat temu i usilnie przekonywałem poprzedniego prezydenta Malinowskiego, prezydenta Glamowskiego, ale wszystkim marszałka Piotra Całbeckiego, żeby to w końcu się stało. No i po wielu, wielu latach doszliśmy do takiego momentu, że przeszliśmy etap koncepcji, projektowania, analiz, tych wielowątkowych, trudnych, żmudnych przygotowań i w końcu dzisiaj została podpisana umowa na wykonawstwo i głęboko w to wierzę, że za 2,5 roku grudziądzanie, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły się cieszyć naprawdę nowoczesnym, innowacyjnym na skalę województwa kujawsko-pomorskiego takim obiektem właśnie technicznym. Młyn Energii to jest pierwszy oddział, który tworzymy, bo jest najbardziej zaawansowany. Młyn Energii to będzie przede wszystkim kultura innowacyjna, edukacja, będzie sala widowiskowa, sala warsztatowa, kawiarnia z antresolą. Będzie to taki kompleks uniwersalny dla każdego. Chcemy, aby nie tylko odbiorcy przychodzili po naukę, podaną w sposób innowacyjny, ciekawy, interesujący, ale też, żeby to było miejsce spotkań, miejsce wymiany doświadczeń różnych grup społecznych. Także budujemy kompleks dla wszystkich.
Ile pomieszczeń będzie dokładnie? Będzie 7 sal w starej części zabytkowej, 7 sal o powierzchni od 110 do 180 metrów kwadratowych. Będą to sale warsztatowe, konferencyjne, sale przeznaczone na laboratoria. Będzie kawiarnia z antresolą i jedna sala widowiskowa, która może pomieścić 170 osób. Wiemy, że jak projektowaliśmy ten obiekt, zależało nam na tym, żeby taką salę z tego obiektu jakby wycisnąć jeszcze i konserwator pozwolił na usunięcie kondygnacji i mamy taką salę, która będzie przystosowana do małych kameralnych imprez też rozrywkowych. To proszę powiedzieć w kilku zdaniach, czy ta inwestycja dla Was, dla Waszej firmy będzie trudna? Wiemy, że to jest obiekt zabytkowy, trzeba konsultować z konserwatorem, obiekt dosyć spory, jak to będzie wyglądało, jak przewidujecie? Czy jest to inwestycja skomplikowana, na pewno wyzwanie dla firmy, natomiast no, mamy doświadczenie w tego typu inwestycjach, mamy doświadczenie w uzgodnieniach z konserwatorem. Tak naprawdę realizowaliśmy już kilka obiektów pod nadzorem konserwatora, dlatego nie jest to dla nas nowość. Nie boimy się też jakby takich uzgodnień czy jakichś problemów związanych z kwestią tego, że jest to budynek zabytkowy. No oczywiście w tej chwili organizujemy budowę, przygotowujemy harmonogram prac i planujemy to wszystko, natomiast jest to wyzwanie, z którym na pewno sobie poradzimy, tak jak z wszystkimi dotychczasowymi. To proszę jeszcze powiedzieć, jak mamy początek czerwca, kiedy jakieś pierwsze prace rozpoczną, to jest kwestia dni, tygodni? Tak, jeżeli chodzi o organizację placu budowy, ogrodzenie placu budowy, to przypuszczam, że jeszcze w tym tygodniu zaczniemy działać. Również w czerwcu planujemy montaż żurawia. Także no, nie zamierzamy czekać, będziemy od razu realizować. Czasu jest pozornie dużo, natomiast prac też jest bardzo dużo, dlatego chcemy od razu przejść do działań. Jakie udogodnienia, nowoczesne środki będą użyte podczas tych prac? Co budynek będzie posiadał? Znaczy, no, budynek na pewno będzie posiadał to, co już zostało powiedziane, czyli przestrzeń taką dostępną dla wszystkich, czyli kawiarnię z częścią gastronomiczną. Na pewno będzie sala widowiskowa, tak, gdzie będą zgromadzenia czy koncerty. Będzie tam na pewno wyspecjalizowana kinotechnika, technologia sceny, oświetlenie, czyli wszystkie te systemy muzyczne, tak, i które powodują, że jest wysoki standard odbioru takich wydarzeń muzycznych. Dlatego no oczywiście będą też sale warsztatowe, pomieszczenia biurowe i takie pomieszczenia techniczne, które będą się, jak zakładam, odbywały na jakieś warsztaty właśnie dla młodzieży. Tak. Jakie utrudnienia dla mieszkańców mogą się pojawić tutaj w okolicach tej budowy? No, na pewno będziemy musieli zająć część pasa drogowego ulicy Młyńskiej. Na pewno tutaj ten dojazd do siedziby starostwa no, będzie ustawiony, ale będzie utrudniony. Tutaj część tego terenu zajmiemy naszym placem budowy. Pozostawimy jedynie przejazd taki techniczny dla straży pożarnej, bo musi po prostu pozostać. Tak? Panie prezydencie, to powiedzmy też trochę o tej historii tego budynku. To jest bardzo cenny zabytek grudziącki, nieco zapomniany, ale bardzo nam zależy na tym, żeby on pewnym życiem przeszedł rewitalizację. Zabiegaliśmy o to od wielu, wielu lat. Miasto pozyskało ten budynek poprzez swoją spółkę komunalną pod budynek prywatny. Kilka lat temu został przekazany właśnie do marszałka. Marszałek przygotował stosowną dokumentację. No i tutaj powstanie to centrum wiedzy. Bardzo warte podkreślenia jest również to, że będziemy rewitalizowali planty, na których się znajdujemy. One odzyskają też blask. W tej chwili przygotowujemy dokumentację, środki na rewitalizację tych plantów. Mamy też zapewnione w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. A więc ten projekt bardzo mocno się wpisuje w rewitalizację tego całego kwartału miasta. Kwartału, który zawsze tętnił życiem i też był taką częścią reprezentacyjną naszego miasta. Pamiętamy, jak ta część miasta wyglądała w okresie międzywojennym. Lat 20. i chcielibyśmy, żeby
do tego świetności tego miejsca nawiązać. I ta nazwa Młyn Energetyczny jest nieprzypadkowo, bo jak słyszeliśmy tutaj, ta energia ma być takim elementem przewodnim, oszczędzanie energii, wykorzystanie energii, to wszystko się tutaj ma odbywać. Oczywiście, że tak. To ma być prężnie działająca placówka edukacyjna, no też z funkcją taką kulturalną. Jak Państwo wiecie, znajdą się tam sale takie, którymi dzisiaj Grudziądz nie dysponuje, że będziemy mogli przeprowadzić wydarzenie muzyczne, koncert. Ten plac, na którym się teraz znajdujemy, też przejdzie rewitalizację, będzie to takie miejsce spotkań, a sam młyn nawiązuje do ludzi związanych z Grudziądzem, czyli do Mikołaja Kopernika, który wytyczył szlak Drynki, tak mówią źródła historyczne, ale też i do Alfonsa Hoffmana, człowieka związanego z Grudziądzem, który zasłynął budową elektrowni wodnych na tych terenach. Był profesorem Politechniki Gdańskiej. Zaproszę pana marszałka, pana ministra, pana prezydenta do wspólnego zdjęcia. Proszę, panie marszałku. Proszę bardzo. Kontrolę radnego zapraszam.